Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad, punkt 12. Druk numer 233. Paragraf pierwszy. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie o likwidację sygnalizacji świetlnej na ulicy Zielony Most i wprowadzenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie o likwidacji sygnalizacji świetlnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zielony Most zwrócili się rodzice Szkoły Podstawowej nr 50 w trosce o bezpieczeństwo dzieci. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tą sprawą. Nie, to nie było opiniowane. To nie było opiniowane. Proszę Państwa, czy komisja zechce zebrać się i wydać opinię w sprawie? Ogłaszam 10-minutową przerwę. Poprawkę do tego projektu i jest. Może komisja się zbierze po poprawce ewentualnie. Bo powiedziałem ewentualnie, jakby została przegłosowana. Czy nie, no najpierw ją by trzeba było może przeczytać, żebyśmy w ogóle wiedzieli. No to tak, to oczywiście, jeżeli Państwo radni dopuścicie mnie do głosu, to pozwolę sobie przeczytać ten wniosek, który przed chwileczką w formie poprawki wpłynął do mnie. Poprawka do projektu uchwały, druk numer 233. W sprawie zmiany treści organizacji ruchu na ulicy Zielony Most. Czy może, jeśli Państwo pozwolą, ja przeczytam? Bo bardzo proszę, czytelnie, przepraszam bardzo. Poprawka do projektu uchwały druk nr 233 w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Zielony Most. W porządku obrad 26 sesji Rady 96 w dniu dzisiejszym. O treści. Zmienia się treść paragrafu pierwszego, czyli jest to cały paragraf tej uchwały. Na następujący. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o czasową likwidację sygnalizacji świetlnej na ulicy Zielony Most na okres 3 miesięcy i przywrócenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Ja jestem wnioskującym tego projektu. Proszę? Chciałbym, żeby Pan zwrócił uwagę, jest zmiana na. Wcześniej było napisane chyba na wprowadzenie, a jest napisane pokaz na przywrócenie ruchu jednokierunkowego, co oznacza powrót do stanu przed sygnalizacją świetlną. A drugi od razu pozwolę sobie na wyjaśnienie tej części wcześniejszej o czasową likwidację. Generalnie na ten okres 3 miesięcy chcielibyśmy to zrobić wstępnie, w tym czasie przeprowadzić solidne konsultacje, bo wiemy dobrze, że Państwo są przeciwko, a jest duża grupa mieszkańców, która jest za i chcielibyśmy po prostu w tym okresie 3 miesięcy wraz z Zarządem Infrastruktury jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się ruchowi na tej ulicy, temu jak sprawy i wyglądały wcześniej, jak głosowaliśmy nad wprowadzeniem tej nad pozostawieniem tej sygnalizacji. Stąd taki projekt poprawki do tej uchwały, żeby ten wstępnie na pierwsze miesięcy nie chcielibyśmy się, znaczy ja bym nie chciał, żeby to było dzisiaj zadecydowane przywrócenie tego ruchu jednokierunkowego już na stałe. Tylko na początek na pierwsze miesięcy, a później ewentualnie już wracimy na stałe, nie się będzie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał bardzo? Ja rozumiem, że te 3 miesiące. Nie będzie wprowadzenie do tak, zasłania. Wczoraj było takie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Byli przedstawiciele również i policji, byli przedstawiciele Straży Miejskiej, był przedstawiciel, nie wiem czy jest Pan dzisiaj obecny. Myślę, że ogólnie mówiąc mieszkańców, jak i rodziców, dzieci ze szkoły numer 50 prezentował właśnie zagrożenie, jakie stwarzają samochody, nazwijmy to tak ogólnie, bo nie będziemy dochodzić czy samochody tych czy innych stron. I dlatego też zarząd już po tej prezentacji, po tym zapoznaniu się, zebrał się wczoraj
i zaproponował podjęcie takiej uchwały. W tej chwili jest wniosek o poprawkę do tej uchwały. Proszę bardzo. Proszę Państwa, mi się wydaje, że to rozwiązanie, które zaproponował zarząd, jest rozwiązaniem najlepszym. Otóż w czasie powstawania planu miejscowego zgłaszaliśmy cały szereg uwag i rozpatrywaliśmy sprawę natężenia ruchu w rejonie szkoły podstawowej nr 50. I jednym z naszych postulatów było zmarginalizowanie trochę ulicy Katolickiej pod tym kątem, że to nie była ulica tranzytowa, tam nie było przejazdu ruchu tranzytowego. I proszę sobie wyobrazić, że to, co się tam w tej chwili dzieje, to jeszcze nie jest najgorsze, co tam się dziać może. Najgorsze będzie wtedy, kiedy którykolwiek z inwestorów, a zaznaczam, że dzisiaj już nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby tam budować osiedla, ponieważ przez życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dopuszczalne są tam naprawdę duże obiekty mieszkalne i może to spowodować powstanie od kilkuset, nawet kilku tysięcy mieszkań. I teraz sobie Państwo wyobraźcie, że przynajmniej część tego ruchu z tego nowo powstałego osiedla próbuje się włączyć w ulicę Katowicką przy dwukierunkowym ruchu ulicą Zielony Most. To tam po prostu będzie koszmar. Tam nie wystarczy krakowskiej policji, żeby mandatować wszystkich, którzy będą chcieli się włączyć do ruchu, a każdy będzie miał pilny interes. Wydaje mi się, że chyba z 8 lat funkcjonowała ulica Zielony Most jako ulica jednokierunkowa. To rozwiązanie się sprawdziło i wydaje mi się, że nie ma co więcej eksperymentować na żywym i zdrowym, jak na razie, ciele mieszkańców Bronowic Małych. Ja sam mieszkam w tym rejonie i niekoniecznie korzystamy z przejazdu ulicą Zielony Most, chociaż geograficznie byłoby mi bliżej. Otóż dojazd przez rondo Ofiar Katynia jest o wiele bardziej komfortowy niż dojazd przez ulicę Katowicką i Zielony Most. I nie widzę powodu, dla którego należałoby stwarzać takie zagrożenie dla nie tylko dzieci, bo tam są zagrożeni wszyscy dzieci, ale również zagrożeni są kierowcy samochodów, co jest istotne. Nie widzę powodu, aby z powodu niewielkiej dolegliwości, jaką jest objazd przez rządy Ofiar Katynia, tak dezorganizować układ komunikacyjny w tym rejonie. Ten układ komunikacyjny, nawet po przebudowie tarczy skrzyżowania Tetmajera Katowicka czy Zielony Most Katowicka, i tak moim zdaniem z powodu niewydolności ulicy Zielony Most, nie nadaje się do ruchu dwukierunkowego. Tym mniejszym proszę Państwa, abyście jednak stanęli po stronie poprawki zarządu, projektu uchwały zarządu, i abyśmy zawnioskowali o to, aby rzeczywiście na trwale zlikwidować ten ruch dwukierunkowy. I na koniec, drodzy Państwo, chciałbym jak zwykle poznać autora pomysłu wprowadzenia sygnalizacji i ruchu dwukierunkowego ulicy Zielony Most, bo wyłożyliśmy całkiem spore pieniądze na projekt, który od początku był bez sensu. Każdy, kto ma odrobinę wyobraźni, pojęcia o tym, jak wyglądają potoki pojazdów, w których kierunku, mógł się spodziewać dokładnie tego, co tam zaistniało. Zresztą od wielu lat o tym sygnalizowaliśmy. Pisaliśmy to między innymi jako ważny argument w postępowaniu UZZT przy projektowaniu nowych osiedli, że takie zjawisko nastąpi i wszyscy, którzy chcieli, o tym wiedzieli. To po co wyrzuciliśmy 40 Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zwracam uwagę, że dyskutujemy nad poprawką. Nad poprawką. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Moje nazwisko Sikora Stanisław. Od samego początku jestem mieszkańcem Bronowic, właśnie tamtej części, no to jak widać już bardzo długo. I niedawno do nas trafiła ta informacja, że chcą Państwo czy tam zawnioskować, czy poszedł wniosek odnośnie likwidacji tego rozwiązania, które jest w tej chwili. W rozmowie z innymi ludźmi, a jestem do tego przyzwyczajony, bo byłem dwie kadencje radnym w czwartej dzielnicy, zanim tutaj przyszedłem, to się dowiedziałem, co kto myśli o tym rozwiązaniu. Więc zdanie jest jedno. Idź i poproś, żeby to rozwiązanie zostało. My nie mamy możliwości, nie mamy apteki, nie mamy odpowiednich sklepów. To jest nasze najbliższe rozwiązanie i najbliższa komunikacja ze światem, bo dzieli tą część przejazd kolejowy i jedyna możliwość przejazdu właśnie Zielonym Mostem. Jadąc tam, pewnie, że można też się przejść, prawda? Ale jest to prawie 4 km więcej. Bardzo bym prosił, żeby ten temat
nie załatwiać dzisiaj na tej sesji, a zrobić szerokie rozeznanie wśród mieszkańców. Bo są może dwie osoby, czy tam trzy, które forsują to rozwiązanie, ale dla takich mieszkańców jak ja i wielu, wielu innych, przypuszczam, że z 80% to rozwiązanie, które jest teraz, jest najlepsze. Też jestem ojcem dziecka, które chodzi do tej szkoły i wcale nie wnioskuję takiego rozwiązania, bo przecież te samochody jeżdżą raz w jedną, raz w drugą stronę, prawda? I jest to ruch jednokierunkowy. I nie będzie tych samochodów więcej, jeśli państwo zdecydują, żeby zlikwidować światła. Bo cały czas te samochody będą jechały, ale w jednym kierunku. Także dziękuję bardzo. Bardzo prosił o konsultację z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Ja pana dopuściłam jako głos dyskusji jako mieszkańca, ale chciałabym, żeby radni wypowiedzieli się najpierw w tej sprawie, a później posłuchamy, co mają do powiedzenia w tej sprawie mieszkańcy. Tak, ja chciałam zapytać pomysłodawcę tej poprawki, w jakim celu mielibyśmy sprawdzać coś, co już było, natomiast coś, co jest przy tej sygnalizacji, od iluś tam miesięcy, a właśnie taki był mój postulat, żeby sprawdzić, co się będzie działo po wprowadzeniu tej sygnalizacji świetlnej, już znamy. I nie wiem, czy dobrze rozumiem swój projekt, że chodzi o to, że co, licz na to, że będzie jeszcze tak samo, czy gorzej po zlikwidowaniu, tego nie rozumiem, bo według mnie, znaczy generalnie ta droga dla mnie też jest korzystna, jeżeli ona jest w obu kierunkach, bo nie muszę robić koła tylko dlatego, że mam krócej. Natomiast jeżeli mam jechać Zielonym Mostem, to jadę przez Rondolfia Katynia, bo jest mi szybciej. To jest raz. Dwa, tutaj pan zajął swoje stanowisko, jak każdy nie ma swoje, pan to mieszkańców. Rozumiem, pan przyszedł, pana jakiś tam mieszkańców, natomiast nie wiem, czy pan ma świadomość również, co się dzieje na ulicy Palickiej w godzinach szczytu w związku z tą sygnalizacją i wprowadzeniem sterowania obszarowego ruchu. Na Marickiej trzeba wprowadzić strzałkę w prawo i nie będzie powrotu po... Nie, dlatego że właśnie stojąc na czerwonym świetle stoją aż za przejście dla pieszych pod moim domem, gdzie zakorkowano przejście. Dlaczego państwo we dwójkę macie inne zdanie jak pół Bronowic? No ja nie wiem, skąd pan to taką proszę informację... Proszę państwa, ale bardzo proszę, głos ja teraz ma... Bardzo, przepraszam bardzo. Proszę państwa, przepraszam bardzo, głos ma pani radna Ewa Nowak. No więc właśnie prosiłabym tam radnego Łukasza Wałca, żeby sprecyzował, jaki miał pomysł, dlaczego chce wprowadzić ten 3-miesięczny okres, a nie od razu podjąć decyzję tak albo tak. No co mamy zbadać przez te 3 miesiące? Wszystko wiemy. Może odpowie pan. Może ja na to odpowiem, bo na wczorajszej komisji, w zasadzie pod koniec tej komisji, to była moja sugestia, żeby wprowadzić zawieszenie działania tej sygnalizacji na okres czasowy. Z kilku powodów. Porównywanie, co było 8 lat temu, a teraz, no zupełnie nie ma sensu, bo zupełnie zmieniło się natężenie ruchu. I przez te 3 miesiące raz można sprawdzić przed budowę ronda. No, to 8 lat temu zaczęliśmy 3 lata temu było. Zmieniły się wam. Ale przez 3 lata temu nie jakoś tak. Miesiące też się zmienią. Ale pan dobrze, chwileczkę, proszę skończyć. Porównywana jest sytuacja odnośnie natężenia ruchu. Raz przez te 3 miesiące się można sprawdzić, czy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego rzeczywiście wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa tam na górze. A po drugie, to co dzisiaj usłyszałem, chciałem, żeby w ten sposób dać możliwość zabrania głosu tej części, która wnioskowała o wprowadzenie tych światów. I oto mamy przykład, że na pewno będzie spora grupa protestów. I wtedy będziemy się zastanawiać, jakie znaleźć kompromisowe rzeczy. Zajmując uchwałę już na stałe, zamykamy głos w pewnej części mieszkańców. Ja bym chciał tylko dodać, jeżeli mogę, ad vocem, a wydaje mi się, to jest to, że podejmując tą poprawkę, jesteśmy w stanie szybko poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, bo podejmujemy uchwałę o zasłonięciu światu. Jeżeli byśmy chcieli od razu wprowadzić rozwiązanie docelowe, nie będzie tak szybkie rozwiązanie, bo będzie wymagało inwestycji, przebudowy, demontażu tych. Łatwo rozebrać, a potem to nie przebudować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie.
Ja korzystam bardzo często z tego przejazdu tam. Na pewno za chwilę też zakładam, że któryś z mieszkańców się wypowie, bo też interesuje mnie ta druga strona. Natomiast zastanawiam się tylko fakt, ponieważ korzystam stamtąd, tak jak mówię, bardzo często, na czym polega niebezpieczeństwo kierowców przejeżdżających tam. Tego nie jestem w stanie. Proszę tam stanąć, proszę tam stanąć za 15 minut, a pan zobaczy, ile dzieci zostaje poszkodowanych. To jest pytanie do pana Bogdana Nowaka, jeśli mogę. Ja miałam tam niedawno wypadek. Moje dziecko zostało potrącone. Ja codziennie wożę córkę tam z powrotem. Pan wozi, a ja chodzę na nogach. To jest różnica. To trzeba chodzić po pasach. Po pasach. Na pasach pan nie może przejść. Proszę nie gadać. Panowie, karty będziemy wiedzieć, że rozmawiajmy normalnie. Ja zapytałem pana Bogdana Nowaka, ponieważ nie słyszał pan mojej wypowiedzi treści, że jeżdżę tamtędy bardzo często, tak się składa. Oczywiście, jeżeli będzie tam ruch jednokierunkowy, to chciałbym powiedzieć, że nie w tym celu, to moje pytanie brzmi, też nie będę miał z tym żadnego problemu, jeżeli taka będzie wola mieszkańców, ale interesuje mnie, żeby mieć całkowity obraz tego, na czym pana zdaniem polega tam bezpieczeństwo, czy niebezpieczeństwo, tak zrozumiałem, przejeżdżających kierowców, pojazdów samochodowych. No bardzo proste, jak pan wczoraj oglądał ten film, który został nam zaprezentowany, to jest inaczej. Na przykład w momencie, kiedy jest dla relacji katowicka-balicka jest czerwone światło, zdenerwowani kierowcy bardzo długim oczekiwaniem, pomijając kolejkę, ruszają pod prom. Inni kierowcy, również zdenerwowani, śpieszący do szkoły ze swoimi dziećmi, również omijają tą kolejkę i przecinając linię ciągłą, łamiąc przepisy, wjeżdżają w rejon katowicki w okolicach szkoły. Generalnie rzecz biorąc, na czym jeszcze polega niebezpieczeństwo? Między innymi na tym, że zatyka się ulica Balicka. Zatyka się skrzyżowanie na ulicy Balickiej, to pan może codziennie rano, właściwie po południu też. Ilość klaksonów, przekleństw, nerwów, która tam się, że tak powiem, uwidacznia, jest ogromna. Po wprowadzeniu obszarowego sterowania ruchem proces się pogłębił i to wielokrotnie. Dochodzi do tego, że aż za kolejnymi światłami jest korek oczekujących na przejazd skrzyżowania ulicy Zielony Most na Błonie Balicka. To jest tylko ten fragment od dołu, a od góry, tak jak powiadam, zostawienie tylko jednej relacji, relacji od ulicy Balickiej do ulicy Katowickiej powoduje, że te osoby, które jadąc do szkoły, mają odcinek drogi dwukierunkowy do obecnego sygnalizatora w kierunku na dół, muszą udzielić pierwszeństwa tym jadącym z dołu, to jest zgodne z wszelkimi przepisami, dopiero wtedy mogą skręcić w lewo, żeby dojechać do szkoły. I wtedy bezpieczeństwo tego punktu znakomicie się poprawia. Jest bardzo jasne rozwiązanie, jeśli chodzi o przepisy. Ten, kto jedzie na wprost, ma pierwszeństwo. Prawda? I ponieważ to natężenie ruchu występuje w szczególnych porach, takie o szczególnym nasileniu nerwów i powiedzmy emocji, to jest rano i to jest po południu, wydaje się, że nie ma sensu dokonywać jakichś cząstkowych rozwiązań. A kolejna rzecz, która mnie by skłaniała i którą Państwu rekomenduję, to jest to, że jednak są plany budowy dosyć dużej liczby mieszkań w rejonie Szkoły Podstawowej nr 50, a nie ma włączenia tego rejonu do Armii Krajowej. Bo to jest dopiero jakaś tam perspektywa, jest zostawiana taka możliwość dla Armii Krajowej, ale tego włączenia nie ma i ten teren nie jest tam jeszcze uzbrojony, nie ma tam sieci ani dróg, ani... Więc nie ma w tej chwili wyjścia, bo jeżeli wystarczy, że samochody, które przywożą materiały na plac budowy i wywożą stamtąd urobek z fundamentów, to one błyskawicznie zablokują to skrzyżowanie. I tam będzie prawdziwa Armagedon w momencie rozpoczęcia jakiejkolwiek budowy w rejonie ulicy Katowickiej. Zresztą ulica Katowicka nie nadaje się, a zwłaszcza Zielony Most, jak powiedziałem, na ulicę tranzytową. Co do dostępu do apteki, to proszę Państwa, tam ulica Zielony Most, to jest w granicach 300-350 metrów zejścia. Ja sam z przyjemnością chodzę do przychodni, do kościoła, na spacery. To jest naprawdę niewielki odcinek, a jeśli ktoś jechać musi, to mniej więcej w tym samym czasie przez rondo Ostrów Katynia dociera do osiedla. Ja jeździłem tam w innych godzinach niż to, co pan mówił, to moje pytanie. Ja bardzo proszę nie o dyskusję między sobą, tylko o dyskusję na forum. Proszę bardzo. Przede wszystkim chciałbym wyrazić słowa uznania i szacunku dla Państwa, dla mieszkańców, dla Państwa, którzy swoją determinacją i zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dyskutujemy o tym dzisiaj i być może wierzę w to, że poprawimy bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu niebawem. W zasadzie wydaje mi się, że dyskutujemy tylko o tym, czy wprowadzić chwilowe rozwiązanie, czy ciągłe rozwiązanie. Ja chciałbym podnieść jeden
argument przeciwko uchwaleniu teraz rozwiązaniu stałemu, długoterminowemu. Jeżeli to zrobimy, istnieje ryzyko, że na kolejną sesję przyjdzie więcej ludzi oburzonych, że stracili to, co sobie wywalczyli, bo tych podpisów było kilkaset. Mało tego, jeżeli tak twardo postawiły teraz decyzję, popsuje to, mam wrażenie, też relacje między mieszkańcami i sąsiadami. Dlatego wydaje mi się, że ewolucyjne przejście powolne, ale tym samym zareagowaniem już tu i teraz jest rodzajem najlepszym z możliwych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem jakby to na potwierdzenie tego, co powiedział pan radny Bogdan Nowak w pierwszej swojej wypowiedzi. Rzeczywiście to, co widzieliśmy na filmie zaprezentowanym przez pana wczoraj, ja miałem przyjemność ostatnio, byłem w Małopolskim Ośrodku Drogowego pana dyrektora Marka Dworaka, którego samochody egzaminacyjne wszystkie mają zainstalowany monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. I on dość solidnie archiwizuje zachowania kierowców i także pokazywał film z zachowaniami bezprawnymi kierowców właśnie w tym rejonie, czyli omijania samochodów egzaminacyjnych na gdy reflektor, sygnalizator wyświetla kolor czerwony i inne zachowania, wyprzedzanie bezpośrednio przed na przejściu dla pieszych. Także to jest jakby na potwierdzenie sytuacji niebezpieczeństwa stwarzanego przez kierowców wobec innych kierujących, wobec pieszych. I także się chciałem dołączyć, jeśli pan przewodniczący pozwoli, do słów uznania dla inicjatywy mieszkańców. Jakby to jest niezależnie od tego, niezależnie od tego, czym, co jak konsoliduje państwa, to jest ważne. W jednym dzień, w drugim przypadku idę zbyszczoną. Dziękuję, że mi pan przyszedł. Idę zbyszczoną. Dziękuję bardzo. Pan radny ma głos, bardzo proszę. Pan tutaj podniósł wątek tych sklepów, tak, jeśli tam apteki i tak dalej. Z tego, co się orientuję, bo pan mówi, zdaje się, o rejonie ulicy Ojcowskiej, tak, i tamtych przyległościach, prawda? Bardzo dobrze można w tej chwili dojechać do ulicy Radzikowskiego za Rondo Kawałek, gdzie też są tego typu, powiedzmy, obiekty i też można sobie po prostu zrobić zakupy i pójść do apteki i nie ma problemu. Ale też może pan Nowak przejechać sobie, już nie robić korków, prawda, tylko przejechać sobie Koniewa, prawda, tamtędy, tą ulicą starą. Koniewa już nie ma. W tym rejonie. Także tutaj ja ani nie mówię samolubnie, tylko mówię, przekazuję opinie ludzi, z którymi rozmawiałem na ten temat, to bardzo wiele osób na ten temat, że to rozwiązanie jest bardzo dobre i żeby było to celowo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to jest pan, który wczoraj prezentował. Krzysztof Barczyk, nieszczerze udało mi się zaprezentować państwu film. Jak trudno jest przejść przez przejście, jak trudno jest żyć w tamtych warunkach. Dzisiaj oczywiście nakręciliśmy następny film, licząc ile samochodów od ulicy Pasternik zjeżdża na dół. Statystyka wygląda 10 do 1. Jak państwo chcą, mogę ten film zaprezentować. On trwa 8 minut, ponieważ światła trwają równo 3 minuty. Czyli jeżeli ktoś na światłach się spóźni, czeka na światłach 6 minut. Przejazd od ulicy Katowickiej do tego nowego węzła Armii Ofiar Katyni Dobańskiej zajmuje 1,5 do 2 minut. I to jest tylko klucz, że to powstał tak zwany ruch tranzytowy. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Ja zajmuję się akurat inwestycjami w centra handlowe i mam świadomość, że za równo 6 miesięcy ruszy tutaj największa galeria handlowa w tej części miasta z największym Auchan w Europie. 21 tysięcy metrów kwadratowych. Znam ten biznes bardzo dobrze, ponieważ sam jestem najemcą tego centrum. Parking będzie wybudowany na 3200 samochodów. To jest parking już za mały na to centrum. Taki parking posiada Bonarka. Jeżeli dojdzie do tego ruchu, który już jest teraz, jakikolwiek procent samochodów, osób, które spróbują się z autostrady przez Balice dostać tym przesmykiem albo wrócić, no to mamy tragedię. Pan tu wspomniał o przywróceniu ruchu na chwilę, ponieważ te 8 lat temu było inaczej. Ja bym się cofnął tylko 3 lata do tyłu. 3 lata temu mogło być tylko lepiej. Nie było osiedla, gdzie mieszka 500 rodzin, czyli około 1000 samochodów. To mogło być tylko lepiej.
Jeżeli dołożymy teraz tą inwestycję, która się za chwilę zakończy, ten start tego centrum będzie około październik, zdaje się, około między październikiem i listopadem, to tam będzie po prostu czysty armagedon. Inaczej tego nazwać nie można. Ruch samochodów, ja mogę Państwu powiedzieć, ruch centrum tej klasy, to jest centrum klasy A, o powierzchni wynajmu 70 tysięcy metrów, wynosi średnio w centrach w Polsce, takich mogę zaprezentować, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, wynosi około 12 milionów osób odwiedzających rocznie. 12 milionów. To jest taka liczba, że proszę mi wierzyć. Gdzie tam jednik do wiatraka, gdzie to będzie? O lotnisku nie proszę Państwa, chwileczkę, proszę Państwa, ale my dyskutujemy w tej chwili nad poprawką. Nad poprawką. Nie, się nie dyskutuje, nad uchwałą. To może być, oczywiście, możemy tak to ująć. Ale proszę Państwa, musimy podjąć jakąś decyzję, którą możemy podjąć tylko w formie uchwały, a pierwsze musimy przegłosować albo odrzucić ten wniosek, czyli tą poprawkę. O to chodzi. Więc do tego zmierzałam. Bo dyskutować to możemy, oczywiście, nie ma problemu. I jaki tam jest ruch, to Pan nam wczoraj zaprezentował, były osoby, byli radni, zapoznali się z tym. Ja ten ruch znam dokładnie, bo przez ubiegły rok szkolny wnuka tam zawoziłam do szkoły, więc wiem, na czym to polega i jakie to jest niebezpieczne, i jakie jest natężenie ruchu. I również wiem, ile samochodów przyjeżdża, przywożąc dzieci do szkoły, które normalnie nie mieszczą się w tej ślepej ulicy. Oczywiście. Także dokładnie wiem, więc mnie nie trzeba przekonywać, tylko Państwo radni wspólnie musimy podjąć uchwałę. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. Mieszkam przy ulicy Tetmajera, więc jakby w centrum Bogdanowic Małych. Mam dzieci nawet w tej samej klasie. Jestem za tym, żeby przywrócić jednokierunkowy ruch. To będzie pewne może utrudnienie dla nas, ale nie rozmawiamy o dwie rzeczy tutaj obok siebie. Komfort mieszkańców i bezpieczeństwo dzieci. Bezpieczeństwo dzieci musi wygrać. To po prostu, dla mnie to jest nieporównywalne. Wyliczenia, które Pan przedstawił, ja się z tym zgadzam, bo czasem też rezygnuję z wyjazdu przez Zielony Most. Jadę rano w drugą stronę przez Lądowia Katynia. I bardzo często spotykam się z samochodami, które widziałem, że stoją do zjazdu na Zielony Most przy Straży Pożarnej przy Zarzeczu. To jest ten sam czas, jak się policzy korki i wszystko, i kolejki, które są. Ale po drugiej stronie mamy bezpieczeństwo dzieci. Zwlekanie z tym to jest czekanie na tragedię. My jesteśmy zgodni. Czekanie na tragedię. To nie głosujmy za czymś, co jest. To jest niepotrzebne. Proszę Państwa, ale. Ja proszę bardzo. Dziękuję. Proszę o mówienie o bezpieczeństwie dzieci i o sprawie przejazdu od strony Bronowic Małych tutaj w kierunku pętli Bronowickiej. Ja korzystam bardzo często z tego skrzyżowania i jeżdżę z ulicy często, ulicy na Płomie w kierunku Mydlnych. I teraz przy skręcie w lewo, tam jest naprawdę wielki problem. Blokują się samochody na skrzyżowaniu. Ja rok temu miałam tam wypadek. Skręcając w lewo, jakaś pani z góry już miała czerwone światło i ja chciałam opuścić skrzyżowanie w lewo i walnęłam ją w lampę, rozbijając mi samochód. Dobrze, że jechałam bardzo wolniutko. Ona po prostu na czerwonym już się była tak niecierpliwa, że chciała przejechać. I ogromna ilość jest tam właśnie takich, naprawdę jest utrudnione, że skręcie w lewo. Jedno słowo tylko chciałbym. Proszę Państwa. Jedno słowo. Przedłużając zdaniu do Pana. Problemem nie jest tam ta organizacja ruchu. Ta organizacja ruchu tam jest w porządku. Problemem są kierowcy, którzy nie stosują przepisów ruchu drogowego. A niestety nie możemy tam mieć cały czas policji, a nawet jak jest policja, to nie rozwiązuje problemu. Dlatego musimy zmienić tą organizację ruchu na taką, która będzie bezpieczna. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, bo mielimy w kółko argumenty za jednokierunkowym ruchem. Jesteśmy tu zgodni, nie ma sensu mieć tych argumentów. Nie, bo też chcę przekonać. Nie mówię tylko do Pana wszystkich, bo argument Pana sprawia. Ja nie mówię do Pana, przepraszam. Mówię do wszystkich, bo wszyscy argumenty jest przeciw. Nie, Pan jest przeciw. Ja nie głosuję. Przepraszam, jesteśmy zgodni i proponuję nie rozmawiać.
rozmawiać dłużej na temat sensu znacznie jednokierunkowego ruchu, bo jesteśmy zgodni. Tylko pomysł jest taki, aby nie prowadzić tego, aby dać możliwość do dyskusji, aby nie wprowadzić. Proszę sobie wyobrazić, że w przyszłym miesiącu na sesję przyjdzie 3 razy więcej osób i będzie się domagać stop przywrócenia ruchu dwukierunkowego, jeżeli podejmiemy teraz decyzję o jednokierunkowym. Znaczy to już decyzję podejmiecie Państwo, no myśmy tylko pokazali kierunek. My ten kierunek chcemy realizować, ale płynnie na drodze rozmowy jakichś konsensualnych decyzji i wniosków, a nie rewolucyjnie wbrew. Proszę sobie jednak uświadomić 300 podpisów, tak? 300 mieszkańców. Chcemy ich przekonać do tego rozwiązania, a nie działać przeciwko. Chcemy się spotkać, próbować Państwa argumenty. Ja widziałem te 300, nawet 30 podpisów i ogromna ilość tych podpisów to były podpisy ze szkoły podstawowej numer 50 rodziców i myślę, że oni w tej chwili chyba zmienili zdanie. No właśnie, część z nich w ogóle tam nie mieszka. Część z nich tam nie mieszka, tam było sporo adresów spoza Bronowic, a nawet spoza Krakowa. Więc ja bym był bardzo ostrożny, natomiast nad czym chcemy dyskutować, co, że może się eksperyment nie udać i po 3 miesiącach, czy po 5, czy po 6, wrócili i zmienili z tego, że jeden, duża część zmieniła już, dla mnie chce jednokierunkowego. Ale przepraszam, teraz jeszcze ja chciałbym dokończyć. I na co chcemy czekać, że co, że po 3 czy 5 miesiącach przywrócimy znowu ewentualnie tą dwukierunkowy, skoro ona się nie sprawdziła, a są perspektywy, że będzie jeszcze gorzej, to dużo gorzej? Na czym chcemy eksperymentować? Ile razy w ten temat jeszcze będziemy? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan podnosił temat apteki, zakupów innych rzeczy. Jeśli powstanie centrum handlowe, to temat się rozwiąże sam, prawda? Więc kwestia się wydaje oczywista. Dwukierunkowy i tyle. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja bym chciała zaapelować o rodziców, którzy generalnie są główną przyczyną właśnie tego zagrożenia w tym rejonie, bo to w wyznaczonych godzinach odtworzenia dzieci i odbierania ze szkoły jest tam natężony ruch. Warto by było jednak skłonić się ku tym 3 miesiącom i oduczyć osoby spoza dzielnicy przyjezdne jeżdżenia tą drogą, a później po prostu podjąć decyzję. Czy zlikwidujemy na stałe czy czasowo, to tak samo będą musieli. Nie wszystkim się nie wszystkim się opłaca jechać tylko w jeden kierunek. Po drugie, nie wszyscy wiedzą, że rondo jest przepustowe już w tym momencie i jest tak, tylko propozycja tej poprawki, z tego co ja zrozumiałam, polega na tym, że stawiamy znak jednego kierunku, zasłaniamy światła i jeździmy w jednym kierunku przez 3 miesiące, więc czym się będzie różnić przyzwyczajanie się przez 3 miesiące do przyzwyczajania się od razu? Tym, że być może niektórzy nauczą się jeździć przez rondo. Nie, żeby uniknąć tego, jak pan mówi tutaj 300 osób, prawda? Proponowałbym właśnie takie rozwiązanie, jeszcze jakieś konsultacje, bo ja nie wiem, dlaczego państwo mają nas reprezentować, państwo Nowakowie, a widzę, że robią zupełnie odwrotnie. Ale my również tych państwa reprezentujemy, ja nie mówię, że wiemy, mówię, że nie. Jak mnie pan ma tak reprezentować, to ja bardzo dziękuję. Pan ma dobrze robić dla mieszkańców Bronowic, prawda? To rozwiązanie, żeby skonsultować tą sprawę. To jest zbyt szybko. Ktoś rzucił hasło i już głosują państwo Nowakowie. No. Ja bardzo przepraszam, ale proszę bez osobistych wycieczek, bo ja mam swoich sąsiadów, którzy chcieli, abym został radnym i ja ich reprezentuję. Nie pana, pan nie jest z mojego okręgu wyborczego. Proszę, i moi sąsiedzi. Z którego pan jest? To znaczy, że pan nie powinien się wypowiadać o tym moim. Proszę o zaprzestanie. Pan ma bardzo dziwne pojęcie. Czy pani radna skończyła już? Nie chciałabym znaleźć się w sytuacji rodziców, którzy mają dzieci w tej szkole. Natomiast zapewniamy Państwa, że ta próba 3-miesięczna to będzie poważny test. Jest jeszcze inna kwestia tego, że postawiliśmy tam dosyć kosztowną sygnalizację i błędem będzie po prostu usunięcie tego w jednym momencie. Dziękuję. Ja mam pytanie, bo ja dalej tego nie rozumiem, może chyba tego nie ogarniam. Ale chwileczkę panu. Aha, dobrze. Znaczy ja w przeciwieństwie do pana Bogdana Nowaka reprezentuję wszystkich mieszkańców z dzielnicy, a nie tylko z własnego okręgu wyborczego. I wyborców jak najbardziej. Natomiast podjąłem decyzję, no powiedział pan, że pan nie reprezentuje. Proszę nie dyskutować na wzajemnie, bardzo proszę. Bardzo przepraszam. Ja już powiem szczerze, mam wyrobione zdanie na ten temat, co nie znaczy, że oczywiście nie chciałbym poznać dogłębnie tej opinii, o której pan
tej Cikora, o ile dobrze usłyszałem, z którą pan przyszedł i być może wielu mieszkańców jeszcze przyjdzie. Natomiast no, moja opinia, prawda, zostanie wyrażona w głosowaniu, jakiejkolwiek nie nastąpi za chwileczkę. Natomiast przekonuje mnie fakt tego, co kolega radny Dzierżak tutaj powiedział, że jeżeli podejmiemy decyzję w tym momencie o całkowitym wprowadzeniu już teraz tego ruchu jednokierunkowego, to ten proces potrwa jeszcze, nie wiem, Marcin, czy masz jakieś rozeznanie, ile? Czy to będzie miesiąc, czy dwa, czy trzy, do momentu, kiedy zostanie wprowadzony ten ruch jednokierunkowy. Natomiast samo zasłonięcie, wyłączenie tej sygnalizacji, zasłonięcie ich, tak jak zrozumiałem, mówisz, jest to proces natychmiastowy, który stanie się zaraz, więc będą mieszkańcy, prawda, wydaje mi się, zadowoleni już od razu, a ten proces długofalowy, jeżeli w międzyczasie podejmiemy taką decyzję, wtedy będzie odpowiedni. Proszę jakiś kiwek dawać. Proszę zwrócić uwagę, że trzeba ustawić znak, żeby sobie jeszcze nie kierunkować, to też wymaga pewnej decyzji. Ja bym powiedział, czym się różni zasłonięcie od wyłączenia zasilania? To nie ma znaczenia. Problem polega na ustawieniu znaku, na podjęciu Proszę Państwa, proszę się zastanowić, czy Państwo jeszcze będziecie brać udział w dyskusji, czy po prostu przystąpimy do głosowania i w głosowaniu wyrazicie swoją opinię. Ja bym jeszcze chciał, jeśli można, poprowadzić opinię mieszkańców. Nad rozwiązaniem 3 miesiące na dyskusję i przekonywanie tych niezdecydowanych, że to jest najlepsze rozwiązanie, czyli takie ewolucyjne przejście dwustopniowe, ale w tym kierunku. Ale ja proponuję do ewolucji, bo w jednym punkcie zostanie to jakby zmienione to. Ale będziemy dyskutowali o jednym. Komfort i bezpieczeństwo, tak? To nie jest dyskusja nad innym tematem. Ja mam pytanie. Pan taką schodą na niebieską. Żeby bać do łapania. Generalnie, co możemy uzyskać za 3 miesiące? Za 3 miesiące możemy uzyskać generalnie jakiś przykładowy wypadek. Bo jeden będzie myślał, że jest już przejazd, drugi będzie myślał, że przejazd nie ma. Będzie tylko myślał, tak? Jedyne, co może się zdarzyć, no bo ja rozumiem, że samochodów nie ubędzie, dzieci przybywa lawinowo. Dzisiaj byłem świadkiem, jak pani dyrektor odrzuciła kolejne podania do szkoły, do pierwszej klasy. 3 lata temu, jak dawaliśmy naszego chłopaka do szkoły, że tak powiem, były takie braki, że bardzo pierwsza klasa. Rozmawiamy o tym, czy wprowadzić to powoli, czy od razu. O tym rozmawiamy. No tak, tylko efekt, co chcemy uzyskać. Było takie co nam da te 3 miesiące. Chcemy nie wprowadzać awantury i oburzenia wśród mieszkańców. Tak, bo nie było żadnej dyskusji na ten chcemy czas na dyskusję na przekonywaniu ludzi, że to jest rozsądne wyjście i najlepsze. Chcemy pokazywać tym ludziom filmy, które Państwo nakręcili i przekazać im, a nie wbrew im woli podjąć decyzję. Tylko przekonać ich, że to jest duża decyzja. Ale to jest kierunek, w którym zmierzamy. Tylko nie chcemy prowodować. Życie i zdrowie dzieci jest najważniejsze, ale tam mieszkają jeszcze ludzie inni, prawda? No. Proszę rozmawiać. Ta propozycja jest naprawdę. Rozmawiamy o tym, czy wprowadzamy już, czy w 2 krokach. O tym rozmawiamy. Ja jeszcze raz. Chciałbym zapytać, czy to rozwiązanie, tak? Bo teraz wszyscy jakby jesteśmy, wiemy, że to rozwiązanie nie działa, które jest, tak? To wiemy, tak. Teraz właściwie mówię tak, no okej, kiedyś zaraz po tym, jak rondo zostało włączone i po 2 latach uciążliwości dla wszystkich, którzy po prostu kochali to rozwiązanie, byłem też, mówię, jeden z nich, nagle ktoś zaczął robić ankietę i mówi, okej, musimy to zostawić. W tym czasie zrobienie, kiedy oczywiście dało czas, to byli też ludzie z naszej szkoły. Proszę Państwa, nie ma argumentów za tym, żeby nie zrobić tego w 2 stopniach. Tak wnioskuję. Jest tylko argument jeden za Pana, nie ma argumentów, żeby nie robić tego w 2 stopniach, tak jak proponuje poprawka. Wtedy przez te 3 miesiące okaże się rzeczywiście, czy to jest dobre rozwiązanie. Jeśli dobre, to ci ludzie, którzy są przeciwni, na pewno temu przyklaską, prawda? Testowaliśmy, bo ale po 3 miesięcy wróci temat i Państwo do tego przystają. Jest deklaracja, że przez te 3 miesiące są po to, by przekonywać ludzi do tego rozwiązania, popierać to rozwiązanie, a nie... Aby... A jeśli będzie dobre rozwiązanie, to samo się pokaże, że jest dobre. Było już tak, jednokierunkowy, dwukierunkowy. Dobrze, sprawdzamy się, jeśli zgodzę się, że będzie dobrze, że będzie dobrze, składajcie, można to wszystko zacząć. Proszę Państwa, padł formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Od razu chciałbym jeszcze się dowiedzieć tej prawdy. No.
Proszę Państwa, Szanowni Państwo Radni, wpłynął wniosek formalny o przerwanie dyskusji. Poddaję wniosek pod głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest... Pod górę. Ale Szanowni Państwo radni, Panie radny Marcinie, jeżeli składamy wniosek formalny i ja Państwu go prezentuję, to Pan dyskutuje. Dziękuję uprzejmie. Można zrobić tylko dla pierwszych. I nowego. Szanowni Państwo, czytam po raz wtóry, bardzo proszę o skoncentrowanie się. Ja mam czas, możemy siedzieć do 12, jeżeli Państwo życzycie sobie tego. Wniosek formalny w porządku obrad 26 sesji Rady Dzielnicy 6. Wniosek dotyczy przerwania dyskusji. Wniosek zgłosił radny Artur Śliwa. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę do góry. Wniosku formalnego. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? To chyba coś jest nie tak. Ile osób nie brało udziału w głosowaniu? Jedna osoba nie brała, jedna się wstrzymała. Zgadza nam się matematyka? Czyli wniosek został przyjęty, dyskusja została zakończona. Proszę Państwa, głosujemy teraz nie wniosek formalny, tylko głosujemy wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Czy mam czytać ponownie ten wniosek? Znaczy, może tak, bo ja już... króciutki akurat. Państwo pozwolicie, że przeczyta członek zarządu, który był wniosek. Ja przypomnę, jak będzie wyglądała treść po poprawce, jeżeli zostanie ona zaakceptowana. Prosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o czasową likwidację sygnalizacji świetlnej na ulicy Zielony Most na okres 3 miesięcy i przywrócenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Małe sprostowanie. Nie używać słowa likwidacji, bo zdemontują. Wyłączenie. No ale tak, a co z ustawieniem znaków? I określeniem trudno. A co po likwidacji sygnalizacji średniej to wymusza... Zmianę organizacji ruchu polegającą na... Prowadzenie ruchu jednego. Bo przecież tam trzeba znaki ustawić. Jeszcze kwestia uzasadnienia, czy zostanie w takiej samej treści jak było, czy trzeba coś zmienić. No co, przyjmiemy poprawkę z uzasadnieniem wersji przeciwnej, to będzie szopka po prostu. Dobra. Trzeba znaleźć, uzasadnienie nie jest pod treścią uchwały. Nie no, tam się zmienia paragraf pierwszy, tak? Ale to jest poprawka do uchwały, uzasadnienie nie jest częścią uchwały. Uzasadnienie nie jest drukowane na uchwale. To zależy się z podkreską, panie radny, czy na podkreską państwa. Nie, nie, w uzasadnieniu, ja przypomnę, jest napisane, że o obligacji sygnalizacji średniej dzieje się podkreśka. Ja bym tego nie zmieniał. Odnośnie technicznej sprawy. Proszę pana, ale panu w tej chwili nie mogę udzielić głosu, bo radni mają głos w tej sprawie, proszę bardzo. Ale techniczna sprawa, zupełnie poza tym, a związana. Tam są dwa znaki, które w związku z tym, że wprowadzony został ten ruch dwukierunkowy, zostały wprowadzone dodatkowo. Ale to jest zakaz skrętu w lewo z Katowickiej. Ruchu, zmieni sobie te znaki. Ale przypuszczam, żeby nie podejmować znowu nowej uchwały na nowej sesji odnośnie jednego znaku, trzeba byłoby to dopisać, prawda? Nie. Trzeba dopisać, od tego są specjaliści w Zykicie. Oczywiście. My ani nie określamy, w którym kierunku jednokierunkowość będzie nic. Przywrócenie jednego kierunku ruchu nic.
Czyli tak jak było i o znaki sobie zadba zarząd infrastruktury. My nie jesteśmy w zmianie znaków. Proszę Państwa, poprawka dotyczy czasokresu tylko. I będziemy ją głosować, jeżeli chodzi o czasokres. Ja widzę, że Pan w ogóle przychyliłem się tutaj do sugestii, żeby zmienić słowo likwidację na wyłączenie, żeby faktycznie ktoś nie pomyślał, że to zdejmujemy i będziemy stawiać z powrotem, bo to było całkowite markowanie naszych funduszy. Więc przeczytam. Bardzo proszę o przygotowanie szybciutko nowej treści poprawki, żeby była czytelna i jasna, żeby na rysu pokreślona. I przystąpimy do głosowania poprawki. Na razie nie mamy dyskusji, bardzo przepraszam. Ale jest przerwa, tutaj nie mam problemu, żeby mieć dwa zdania, wydaje mi się. Ale kultura podejmowania decyzji. Panie Marcinie, nie wcale nie ogłosiłam przerwy. Może wyjdziemy, mówię. Bardzo proszę. Jeżeli tak, postępujemy, to sobie proszę Państwa, ponieważ to jeszcze chwilę potrwa, więc może 5-minutowa przerwa. Będzie to poprawnie napisane, będziemy mogli odczytać, będziemy wiedzieli, nad czym głosujemy. Kontynuujemy obrady. Teraz członek zarządu przeczyta wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Bardzo proszę. Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Poprawka do projektu uchwały nr 233 w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Zielony Most. Porządku obrad w tej sesji Rady Dzielnicy 21 marca 2020 roku. Zmienia się treść paragrafu pierwszego na wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o czasowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Zielony Most na okres 3 miesięcy i przywrócenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Uzasadnienie się nie zmienia. Zmienia tylko paragraf pierwszy w projekcie uchwały. Proszę Państwa, ja myślę, że dyskusja w tym temacie była wystarczająca. Czy ktoś z Państwa jeszcze... Wniosek formalny był poprzednio zgłoszony, prawda? O zamknięcie dyskusji. To było tylko przepisanie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Szanowni Państwo, w związku z czym przechodzimy do druku numer 233. Proponuję, żeby, bo komisja, przewodniczący komisji zechciał odbyć posiedzenie komisji w tym temacie. Ogłaszam 10-minutową przerwę na posiedzenie.
Komisji Gospodarki Komunalnej. Spotykamy się za 10 minut. Dziękuję bardzo. Wznawiamy obrady. Proszę Państwa, przypominam, że dalej jesteśmy przy druku numer 233 w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Zielony Most. Czytam projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o czasowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Zielony Most na okres 3 miesięcy i przywrócenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Zasadnienie jest do głosowania, ale możemy przeczytać, jak pan radny sobie tego życzy. O likwidację sygnalizacji świetnej zmianą organizacji ruchu na ulicy Zielony Most zwrócili się rodzice ze szkoły podstawowej nr 50. Wzrost o bezpieczeństwo dzieci. Przepraszam bardzo, ale domaga się pan, żebym czytał uzasadnienie. Dyskusja była co najmniej 40-minutowa, ale nie dłuższa, a pan teraz prowadzi sobie dyskusję w trakcie mojego czytania uzasadnienia. Czy jest sens, żebym ja to robiła? Tak, jest nie zawsze, żeby czytać uzasadnienie. No ale w takiej sytuacji to chyba nie. Bo jeżeli ja czytam, a panowie rozmawiacie, no to nie bardzo wiem, po co ja to czytam. Ale tych, co słuchają. A rodzice to jest właśnie młodozowi. Uzasadnienie o likwidacji sygnalizacji świetnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zielony Most zwrócili się rodzice ze szkoły podstawowej nr 50, trosce o bezpieczeństwo dzieci. Czasowe rozwiązanie wprowadza się z uwagi na planowane konsultacje z ich mieszkańcami. Ja przepraszam, ale po prostu panowie jesteście tak blisko mnie, że to naprawdę przeszkadza, bo jeżeli dyskutują radni kawałeczek dalej, a dyskutują na okrągło, więc to nie jest nowość, bo dyskutują na każdej sesji, w każdym momencie ktoś dyskutuje, więc dlatego. Proszę Państwa, wpłynął do mnie wniosek formalny w porządku obrad 26 sesji Rady Dzielnicy 6 o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania, o głosowanie imienne. Aha, już wiem. Radny Łukasz Wyrobiec. Podpisany. Ale wniosek podał mi tutaj. Szanowni Państwo radni, może skoncentrujmy się na tym jednak i poddaję wniosek do głosowania, pod głosowanie, dobrze? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Ale nie zdążyłem policzyć. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze ma głosu? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wniosek formalny został odrzucony. Cieszymy się. Szanowni Państwo, głosujemy nad drukiem numer 233, przeczytanych przeze mnie wraz z uzasadnieniem. Może jeszcze wrócimy do... Może otwieram dyskusję, jeżeli Państwo coś w tym temacie tego zmienionego druku. Nie ma nikogo chętnego do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Dziękuję. Nie ma nikogo, tak rozumiem, bo pan nie powiedział. Kto się wstrzymał od głosu? 3 osoby.
Dziękuję bardzo. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy z 6 przyjęła uchwałę.